Zdaniem opozycji już zwołanie nadzwyczajnej sesji to skandal i działanie bezprawne, ponieważ według ich opinii zarząd już nie powinien funkcjonować, a co za tym idzie, podejmować jakichkolwiek działań. Zdaniem radnych koalicyjnych oraz zarządu, powiat ma prawo się bronić i potrzebuje eksperta, którego autorytet nie będzie podważany. Tak w skrócie można opisać nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Koneckiego, która miała miejsce w środowy poranek. Podczas niej podjęto decyzję o tym, że profesor doktor habilitowany Marek Chmaj będzie reprezentował Radę Powiatu Koneckiego we wszystkich postępowaniach nadzorczych związanych z działaniami wojewody oraz premiera. U nas skrót wideo z sesji, a także pierwsze komentarze i opinie. Sesję rozpoczęła przewodnicząca Dorota Duda, następnie miało nastąpić głosowanie nad porządkiem obrad, ale i ten pierwszy punkt wzbudził kontrowersję, a swoje obawy wyrażał radny Wiesław Skowron. Działając na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 511, zwracam się z inicjatywy Zarządu Powiatu z prośbą o zwołanie sesji Rady Powiatu. Na wstępie chciałem zabrać głos w kwestii formalnej. Uważam, że zwołanie dzisiejszej sesji jest niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca. W mojej ocenie zarząd nie ma takich uprawnień w ogóle. W mojej ocenie od 26 stycznia zarządu nie ma i ta sesja zwołana przez byłych członków zarządu jest zwołana w trybie niedozwolonym i wszystkie dokumenty, które będą podjęte na tej sesji, zaskarżę do wojewody. Nie, jeżeli jest wniosek procedowany przez służby nadzoru wojewody, to już z samego tego powodu wydaje się, że jest to nielogiczne, nie powinno być dyskutowane na sesjach, a powinniśmy czekać na rozstrzygnięcie wojewody. Nie uważam, jestem przekonany, że nasze posiedzenie dzisiejsze jest niezgodne z prawem. Proszę Państwa, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego my jako Rada Powiatu, ja nie dyskutuję tylko w kwestii formalnej. Mamy zatrudniać, wynajmować w jakiejś formie prawnika, skoro mamy obsługę prawną. Jeden z członków zarządu w swoim ekspoze prezentował się jako wybitny prawnik. Więc nie rozumiem tego, co tu jest w ogóle. To takie, ja proszę Państwa ostrzegam, konsekwencje decyzji wojewody mogą być daleko idące, które dzisiaj w ogóle nie są przez niektórych radnych brane pod uwagę. Samo wynagrodzenie dla prawnika wymienionego w uchwale na pewno nie będzie wypłacone przez powiat. Ewentualnie mogą być obciążeni kosztami te osoby, które podpiszą pełnomocnictwo. Ostrzegam też panią skarbnik, że jeżeli wypłaci choć jedną złotówkę, mówiąc kolokwialnie, panu prawnikowi, będzie to pani skarbnik osobista decyzja i osobista odpowiedzialność. Jeżeli będzie miało miejsce takie zdarzenie, skieruję sprawę do prokuratora. Dziękuję. Porządek został przyjęty przy 14 głosach za. Następnie sekretarz powiatu Zbigniew Sadorski przedstawił opinię prawną wydaną przez kancelarię prawnika Wojciecha Czecha z Kielc. Odpowiadał Wiesław Skowron. Przeczytam treść opinii prawnej sporządzonej przez kancelarię adwokacką w Kielcach adwokata pana Wojciecha Czecha. Sporządzona 6 marca 2019 roku. Szanowna Rado, nie chciałbym za dużo mówić, ale do tego skłania mnie przedstawiona opinia. Proszę Państwa, przede wszystkim opinia ta nie ma żadnego znaczenia i wpływu na obecny stan prawny, w jakiej znajduje się Rada Powiatu. To wszystko jest procedowane przez wojewodę i to ta
Ta opinia, jeżeli już ktoś poprosił o wyrażenie takiej opinii, to powinna być skierowana do wojewody. Tam się proceduje ten stan faktycznie, jaki zaistniał. Nie zgadzam się w znacznej części z treścią opinii, bo bardzo istotne fakty wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym są rozmyślnie przez pana prawnika, który jest autorem tej opinii, pomijane. Nie będę się do szczegółów odnosił, ale sam artykuł 27, on mówi o wyborze zarządu w takim stanie osobowym, w jakim jest ujęte w statucie. I tego się nie da inaczej interpretować, bo paragraf artykuł 27 w punkcie pierwszym wymienia, że liczbę członków zarządu określa w statucie Rada Powiatu, który ma być wybierany. I tu żadne opinie tego nie zmienią. I proszę Państwa, spotkałem w orzecznictwie sądu administracyjnego taką interpretację, która tu jest podnoszona właśnie przez prawnika, że kompetencja organu nadzorczego, w tym przypadku wojewody, ona nie wygasa ze względu na jakiś określony termin. To nie ma znaczenia, że wojewoda podejmie teraz decyzję, czy w maju. Ta kompetencja przypisana jest tylko i wyłącznie organowi nadzoru, w tym przypadku wojewodzie. I ona nie wygasa. To zależy od decyzji wojewody, kiedy on taką decyzję podejmie. Ta opinia, ona w zasadzie odnosi się do zaistniałej sytuacji, do stanu faktycznego. Ona nic nowego nie wnosi do tego postępowania. Następnie rozgorzała dyskusja pomiędzy radnymi. Wojciech Owczarek i Wiesław Skowron chcieli ustalić, ile będzie kosztować powiat działanie profesora Marka Chmaja. Na ich wątpliwości odpowiadali sekretarz Sadorski i wicestarosta Soboń, ale okazało się, że tak naprawdę póki co nie można mówić o jakiejkolwiek wycenie. Dopóki nie ma obwieszczenia wojewody, cała sytuacja jest hipotetyczna, a pełnomocnik zajmie się sprawą dopiero po nim. W dyskusji przed głosowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa głos zabierali Wiesław Skowron, Wojciech Owczarek, Bogdan Soboń, Dorota Duda, Dariusz Modawski. Ten zapowiadał nawet pozew cywilny przeciw Skowronowi. Przemawiał także Witold Wójcik. Rada Powiatu w końcu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu, profesorowi doktorowi habilitowanemu Markowi Chmajowi do reprezentowania Rady Powiatów Końskich w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami wszystkich instancji w zakresie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody świętokrzyskiego i prezesa Rady Ministrów dotyczących Rady Powiatów Końskich. Moje pierwsze pytanie jest takie. Powiat ma zatrudnioną świetną usługę prawną. Tutaj mamy wielki autorytet prawny pana, w postaci pana Damiana Rozmusa. Moje pytanie, po co kolejny prawnik? I przede wszystkim pierwsze podstawowe pytanie. Jaki jest koszt takiego reprezentowania powiatu przed tymi organami, które tutaj zostały wymienione? To jest takie moje pierwsze pomocnicze w zasadzie pytanie. Szanowni Państwo, udzielenie pełnomocnictwa jest sytuacją, którą możemy się spodziewać hipotetycznie. Poproszę zauważyć, żaden dokument formalny ze strony ani radnych, którzy skarżyli te postanowienia, o których jest mowa, ani żaden organ nadzoru, ani wojewoda świętokrzyski, ani Regionalna Izba Obrachunkowa nie skierowały w stronę Rady, czy też powiatu, jakiegokolwiek dokumentu informującego o tym, że toczy się, że zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie nadzorcze wobec czy uchwał Rady, czy uchwał powiatu. Jest to sytuacja spowodowana, tak trzeba nazwać, doniesieniami medialnymi i jedynie wypowiedziami
ewentualnie rzecznika wojewody świętokrzyskiego. Powtarzam, do chwili obecnej nie wpłynął ze strony jakiegokolwiek z organów jakikolwiek zawiadomienie o tym, że się toczy. Natomiast społeczność wie o tym, obywatele, i z doniesień medialnych wiemy, że toczy się postępowanie, które, o którym nie wiemy tak naprawdę jako Rada i Zarząd, jako powiat. W związku z tym jest to sytuacja, ewentualnie gdyby takie wystąpiło zdarzenie, wtedy uruchamiane zostaje to pełnomocnictwo i wtedy dopiero podejmowane są szczegóły ustalające kwestie związane również z wynagrodzeniem. Bo trudno powiedzieć, może nie będzie żadnego rozstrzygnięcia, może, bo po prostu nic formalnie o formalnych działaniach zarząd i Rada Powiatu nie wie. Czym siedzimy tutaj, rozumiem, na tym posiedzeniu kuriozalnie i hipotetycznie? Nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie, jaki to będzie ewentualny chociażby koszt. Rozumiem, że tutaj zarząd, który ewentualnie zawarł taką hipotetyczną umowę, nie liczy się z kosztami i budżet przestaje być gumowy i stać jest nas w tym momencie na poniesienie wszelkich kosztów, aby utrzymać ten bezprawny stan faktyczny. A moje pytanie jest takie, jeżeli pani wojewoda podejmie decyzję o rozwiązaniu rady i zarządu, rozumiem, że z automatu wtedy pan profesor, który jest niewątpliwym autorytetem prawnym, i nie sądzę, że koszty jego usług są niskie, podejmie z automatu jakieś kroki, zostanie przez pana premiera wyznaczony jego pełnomocnik i taką umowę zerwie. A pan profesor poniesie już koszty, to zapłaci tak naprawdę podatnicy. Czy wy panowie ze swoich kieszeni tak naprawdę? W odniesieniu do wypowiedzi pana radnego Owczarka, wielokrotnie stanowiska naszego radcy prawnego pani Iwony Bogackiej były podważane na zasadzie, że jest pracownikiem i jest po prostu nieobiektywna. Tak samo obecnie członek zarządu na etacie pan Damian Rozmus również mógł być osądzony o stronniczość. W związku z tym w takich sytuacjach trudno być sędzią w swojej sprawie, niech kto inny to rozsądzi. Natomiast widzę, że opozycja jest świetnie poinformowana o dalszych krokach, gdzie jak pan sekretarz przed chwilą powiedział, my oficjalnie żadnego dokumentu do tej pory nie mamy. Mamy tylko doniesienia prasowe, spekulacje medialne, które mówią o zagrożeniu rozwiązania Rady Powiatu. Panowie radni z opozycji martwią się o koszty opinii, a nie martwią się o koszty wyborów. Nie martwię się o to, jaki chaos powstanie w powiecie koneckim. Szanowni Państwo, przecież w tamtym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację DPS-u w końcu. Jeżeli panowie idą tą drogą i tak chcą zbawienia dla powiatu koneckiego, no to będzie wszystko unieważnione. Czyli wykonawca może się starać o odszkodowanie. Rozpoczęliśmy zarząd bardzo intensywne prace i tu starosta Lena wykazał bardzo dużą aktywność co do działań w kwestii budowy internatu. Wy panowie spójrzcie na to, a wy panowie się zajmiecie teraz kosztami przyszłej opinii, która czy kwestii udziału, my jako Rada uważam, wybrani w wyborach demokratycznych, każdy z nas 21 ma mandat w bezpośrednich wyborach. W związku z tym żyjemy w państwie prawa, żyjemy w demokracji. Jeżeli rozstrzygnięcia pani wojewody czy służb, czy tego, nie uważam, że to jest dostateczność. Dlatego Rada Powiatu w tym względzie ma prawo i obowiązek się bronić. I uważam, że postępujemy słusznie i ja będę oczywiście głosował za tym, żeby takie pełnomocnictwo panu profesorowi udzielić. Natomiast co do wydatków, ważmy trochę, co my ważymy i ile co na tej wadze finansowo może zaważyć i jaki chaos w powiecie koneckim może powstać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja na wstępie chciałbym bardzo podziękować panu sekretarzowi. Świetne jego wystąpienie. I bardzo panu dziękuję, że pan poruszył meritum sprawy.
My dzisiaj dyskutujemy nad sprawą, która nie jest po prostu, nie ma miejsca. Nie jest w obiegu, w opinii publicznej. Dyskutujemy nad czymś, co jest w przestrzeni wirtualnej. Jeszcze takiego czegoś, to tutaj przez kilka kadencji nie widziałem. I bardzo panu dziękuję, panie sekretarzu, że pan to tak mocno podkreślił i wyraźnie. I proszę państwa, nawet w opinii pana pierwszej, tam też jest podkreślane koszty i jak to będą duże. Odnośnie koszty wyborów, panie starosto, koszty pańskich błędnych decyzji kilkakrotnie w mojej ocenie przewyższają koszty wyborów. Pan rządził tym powiatem jak prywatnym rewirem i pan doskonale o tym wie, że my się nie zgadzamy z filozofią i ze sposobem pańskiego szczególnie rządzenia. To pan ten powiat naraził na olbrzymie kłopoty finansowe, na obecną sytuację i my się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się, żeby pan traktował powiat jak swój prywatny rewir. I proszę państwa, jeżeli chodzi o pana prawnika, którego tutaj chcecie zatrudnić, powtórzę się, ostrzegam, że w mojej ocenie będą płacić osoby, które podpiszą się pod pełnomocnictwem i ewentualnie pani skarbnik, która dokona jakiejkolwiek zapłaty dla pana prawnika. Możecie wynajmować jeszcze 2-3 biura prawne ze głośnymi nazwiskami, z mocną pozycją w świecie politycznym i prawnym, ale z własnych kont trzeba ruszyć pieniążki. To z własnych środków. Tam sięgnijcie po własne prywatne środki, możecie tu cały batalion prawników przeprowadzić na sesję. Dziękuję. Wiem, że wprowadzamy chaos, bądź wprowadzimy chaos. Proszę państwa, obecny stan, który zaistniał tej niepewności, tego całego procedowania przez panią wojewodę, jest właśnie wynikiem chaosu panującego w starostwie. To nie to, że my go chcemy wprowadzić. Gdyby tutaj był ład, porządek i każdy znał swoje kompetencje, wiedział co robić, to tak naprawdę my tu byśmy dzisiaj nie siedzieli. Aktywnie pan starosta Lenart realizował swoje obowiązki, termomodernizacja DPS-u. Tak, super. Myślę, że gdyby wszyscy członkowie zarządu spojrzeli, chociaż to niektórzy, w statut, ustawę o samorządzie powiatowym, tego stanu by dzisiaj nie było, jakby każdy znał swoje kompetencje. Także proszę nie wmawiać nam, że my coś chcemy zrobić. Tak naprawdę są to kompetencje wojewody i to pani wojewoda stwierdzi, tak lub nie, rozwiąże nas, bądź nie rozwiąże. Ale to wy panowie sprawiliście ten stan, wasza niekompetencja, wasz bałagan i stan w powiecie, w starostwie. Dziękuję bardzo. Panie starosto Soboń, chciałem panu odpowiedzieć. Słusznie pan podkreślił ryzyko, jakie istnieje w tej procedurze właśnie. Ale jedynymi, którzy poniosą odpowiedzialność za skutki, o których mówiłem na wstępie tej sesji, a one mogą być bardzo jeszcze poważne, jeszcze poważniejsze jak te, które pan wymienił. Odpowiedzialność, do odpowiedzialności karnej włącznie będą ponosić członkowie zarządu i tylko oni. Tak wynika z interpretacji, z którymi się spotkałem sądowymi. Sądu. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, trzeba być naprawdę nieszczęśliwym człowiekiem, przepojonym pełen nienawiści do innych ludzi, żeby głosić takie poglądy. Pan radny Skowron powiedział prawdę, że zależy tylko na jednym, na władzy, na niczym innym. Szepujecie tutaj hasłami sprawiedliwości, prawa, a dążycie do jednego, do władzy. To, co wam się mówi, że są koszty, macie to gdzieś. Najważniejszą rzeczą dla was jest władza. Przykre jest to, że trzeba to wam przypominać, po co tutaj żeście przyszli.
po to, żeby spełniać obietnice wyborcze waszych wyborców. Zostaliśmy wybrani w demokratyczny sposób. Okazuje się, że walka polityczna to jest do porządku dziennego. Zapominacie o obietnicach, zapominacie po to, po co składaliście przysięgę. Służycie chyba tylko samym sobie i własnym wyimigrowanym marzeniom. Przynajmniej pan ma najmniejsze prawo pouczać kogokolwiek. Pan nie wie, jakie role przysługują radnemu, jak powinien działać. I pan niech sobie przypomnie poprzednią kadencję, jak pan był radny. Ja wiem, dla jakiego celu pan był radnym, jest dla własnych, osobistych korzyści. Pańskie działanie w poprzedniej kadencji było szkodliwe dla gminy, którą pan reprezentuje. Pan w ogóle działał na rzecz innych podmiotów, a nie gminy Stąporku. Pańska obecność w Radzie Powiatu tyle szkód przyniosła gminie, że pan do pańskiej świadomości to widzenie dociera. Pan jest osobą, która najmniejsze ma prawo do oceny kogokolwiek. Dziękuję. Żebyśmy nie wchodzili w temat przypominania naszych obietnic wyborczych, tak jak obiecaliśmy wyborcom. Bo myślę, że jakbym przypomniał niektórym radnym, co obiecali, co najmniej dwóm, to może nie chcieliby kontynuować tego tematu. Dziękuję bardzo. Skoro publicznie powiedział, że jestem szkodnikiem na rzecz gminy Stąporków, wytoczam panu proces pozostań cywilnego, także proszę się spodziewać w najbliższym czasie. Padły tutaj słowa, że naruszane konsekwencje działań poniesie tylko zarząd. Nieprawda, podniesiemy wszyscy, ponieważ rada składa się z 21 osób, nie tylko zarządu. I moim zdaniem, no troszkę jest nie fair wypowiadanie się przez 3 osoby w imieniu całej rady. I nasze stanowisko jest tutaj konieczne, bo podjęcie takiej uchwały, bo po prostu wtedy to będzie pełny obraz, kto jakie ma zdanie na ten temat. Dziękuję. Wszyscy jesteśmy radnymi Rady Powiatów Końskich. W tym momencie niezależnie, czy stoimy po stronie koalicji, czy po stronie opozycji, powinniśmy dbać o to, aby nasi wyborcy nadal darzyli nas zaufaniem i abyśmy mandaty zachowali i realizowali nasze obowiązki wobec wyborców. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pani przewodnicząca, w jakim stopniu panią jest prowokowała do tego krótkiego głosu? Zgadzam się z panią, ale pani przewodnicząca, sposób, tryb zwołania dzisiejszego posiedzenia sesji to jest precedens chyba na cały kraj. Dzwonienie o 22 poradnych, że będzie sesja o 8 rano bez powiadomienia od razu o porządku, o uchwałach, tylko później dosyłanie przez internet, no to to chciałbym, żeby tego nie było, pani przewodnicząca, mówiąc delikatnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moje wyniki świadczą, że po 22 do nikogo z państwa nie dzwoniłam. Dziękuję bardzo. Ostatecznie radni 11 głosami za, 6 przeciw i 4 wstrzymującymi się zdecydowali, że w przypadku pojawienia się obwieszczenia o rozwiązaniu Rady Powiatów Końskich w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami wszystkich instancji w zakresie rozstrzygnięć nadzorczych wojewody świętokrzyskiego i prezesa Rady Ministrów pełnomocnikiem Rady będzie profesor Marek Chmaj. Już po zakończeniu sesji przewodnicząca Rady Dorota Duda odczytała oświadczenie radnych. Na godzinę 11 w środę pod oświadczeniem podpisało się 11 radnych. Podczas jego odczytywania kilku rajców ostentacyjnie opuściło salę obrad. Treść oświadczenia publikujemy w naszym portalu. Po sesji o komentarz do wydarzeń poprosiliśmy starostę koneckiego Andrzeja Lenarta oraz radnych kojarzonych ze złożeniem wniosku do wojewody, Roberta Plecha oraz Wojciecha Owczarka. Dodajmy, że cały czas nie pojawiła się żadna oficjalna informacja odnośnie rozwiązania Rady Powiatów Końskich. W dzienniku urzędowym wciąż nie ma obwieszczenia, a rzecznik wojewody ciągle nie udziela informacji w temacie. Proszę państwa, sięgnięcie po znane autorytety prawne to nie jest jak gdyby telefon i ludzie o renomowanych nazwiskach nagle mają czas, żeby porozmawiać, spotkać i je przeanalizować. Z powodów nieobecności kilku takich prawników, dostępności, to się udało zrobić na początku
tygodnia. W związku z tym, że była podważana za każdym razem każda opinia prawna, jaka się pojawiała, zdaniem pana radnego Skowrona, była nie do przyjęcia. Ja w przeciwieństwie do pana radnego nie jestem prawnikiem, jestem polonistą z wykształcenia. Uznałem, że kancelaria Chmaj Wspólnicy, podobnie jak pan profesor Paweł Chmielnicki, to są ludzie, którzy mają bardzo szeroką wiedzę, zarówno z dziedziny prawa konstytucyjnego, administracyjnego, samorządowego. I tutaj to nie jest wojna z wojewodą świętokrzyskim. To jest wywiedzenie pewnej linii sporu prawnego. A w naszym przekonaniu myśmy nie złamali ustawy. Podobnie dzisiaj rozmawiałem z wiceprzewodniczącym o 7 rano Związków Powiatów Polskich Marianem Niemilskim, starostą przysuskim. To nie jest tak, że tylko jednolite, literalne odczytanie prawa następuje. Tu zachodzą przesłanki zarówno stosowania prawa konstytucyjnego, jak też szeroko pojmowanego samorządowego administracyjnego. I szkoda, bo profesor Chmaj gotów był online zabrać głos dzisiaj, natomiast mnie szokowała jedna rzecz. Nie zabierałem dzisiaj głosu, bo przed 11 muszę być na onkologii, czeka mnie zabieg, ale nie z tego względu, żeby się tym jak gdyby posiłkować. Mnie tylko zastanawia jedną rzecz. Ktoś kwestionuje legalność zebrania posiedzenia Rady, a jednocześnie bierze udział w tej Radzie, bierze udział w posiedzeniu sesji i zabiera głos kilkakrotnie. No to jest jakieś typowe déjà vu. Jeżeli nie uznaje legalności posiedzenia, to nie przebywam na takie posiedzenie. To jest jasne i czytelne. Nie jest to, proszę Państwa, jakiś proste przesłanie, żeby można było rozstrzygnąć. Od 99 roku nie było precedensu rozwiązania Rady Powiatu, tak literalnie pojmowanego. Bo jeżeli tak, to budżet nie powinien być przyjęty. RIO powinno odrzucić. Budżet został w pierwszej transzy 18 ponad milionów rozdysponowany. Zostały ogłoszone przetargi, etc. Jeżeli nie nastąpiło to 31 stycznia, to dla mnie i w opinii i profesora Chmaja, i profesora Chmielnickiego, to jest to spóźnione działanie. Bo jeżeli literalnie traktować, to powinno nastąpić 31 stycznia, a nie blisko 7 tygodni post factum. Oczywiście ja nie przesądzam, nie wiem, będzie to precedens, będzie to sprawa bardzo głośna w Polsce. Sugerowanie, że my będziemy płacić z własnych kieszeni. Póki co reprezentujemy zarząd i jesteśmy radnymi. Jeżeli trzeba będzie płacić ze swoich kieszeni, będziemy płacić ze swoich kieszeni. Natomiast jest tu wiele niejasności. To nie jest takie proste. Gdybym był prawnikiem, to proszę Państwa, nie byłbym starostą. To bym założył sobie kancelarię. Skąd przekonanie pana radnego, że wszystko wie, interpretuje, wywodzi? Byliśmy świadkami wielokrotnie. Pani radca prawny nie ma racji. Członek zarządu z wykształcenia prawnik nie ma racji. Kancelaria Czech, która wywalczyła dla nas kasację w sporze z Tarnowskimi, a to jest trudno zdobyć kasację, bo zapłaciliśmy rodzinie Tarnowskich znaczne kwoty pieniędzy za rzekome bezpodstawne użytkowanie obiektów dawnego zespołu pałacowego. No jeżeli znany adwokat Kielecki nie, no to sięgamy po inne kancelarie. No to kogo mamy jeszcze sprowadzić? Trybunał Konstytucyjny czy Strasburg? No każdemu wolno jak gdyby kwestionować. Ja nie odbieram prawa opozycji jak gdyby wetowania czy też dążenia do zdobycia władzy. No bo tak w polityce jest. Natomiast no odrzucanie wszystkiego w każdej postaci. Ja przypomnę, że wszystkie, z wszystkich sesji uchwały były zaskarżane. Wszystkie. Tylko proszę sprawdzić, ile zostało przyjętych w trybie nadzorczym przez wojewodę.
w moim przekonaniu, w opinii tych kancelarii prawnych, sięganie po najwyższy jak gdyby sposób takiego literalnego rozwiązania a priori z góry Rady Powiatu, no będzie pewną precedensową sprawą, bo jak powiedział mi wczoraj jeszcze profesor Chmaj, tu zachodzi wiele niespójności pomiędzy tym, co jest trybem wyborczym, co jest wykonawczym, co jest zapisem zmienionej ustawy, bo państwo wiecie, że ta ustawa została zmieniona w stosunku do obowiązującego prawa. I tyle do dodania. My tutaj nie występujemy jako opozycja, tylko jako radni wybrani w wyborach, reprezentanci powiatu koneckiego i my stajemy w obronie praw, jakie przysługują naszym obywatelom. No, to jest farsa, co prezentuje zarząd powiatu, pan Soboń, pan Lenart i pan Rozmus. Ewidentną sprawą jest i bezsporną, że zapomnieli o tym, co do nich należy, czyli wypełnianie obowiązków ustawowych i nie dotrzymali terminów, w związku z czym z automatu pani wojewoda musi rozwiązać Radę Powiatu. To nie jest nasz błąd, to jest błąd tylko i wyłącznie zarządu powiatu, pana Sobonia, Lenarta i Rozmusa, którzy do końca uprawiali handel polityczny, trzymali stanowisko jednego członka zarządu tylko po to, żeby nim kupić, wyrwać z tych radnych, którzy byli przeciwko temu zarządowi, kolejną osobę, która by popierała ich działania. Ich działania, jak widać, niezgodne z prawem, wbrew woli wyborcom. To nie możemy my dzisiaj się zgodzić na to, żebyśmy dalej utrzymywali ten stan faktyczny. Przecież nasi obywatele są sfrustrowani tym, co się dzieje w powiecie i chcemy to jednoznacznie przeciąć. I nie to jako my, grupa kilku radnych opozycyjnych, tylko jako wszyscy obywatele powiatu, jako wszyscy radni, a głównie pani wojewoda, która zgodnie z prawem ma obowiązek za niedotrzymanie terminów rozwiązać radę i zadecydować o nowych wyborach do Rady Powiatu. Ciągle nie ma oficjalnego obwieszczenia dotyczącego rozwiązania Rady Powiatu, ale waszym zdaniem, z tego co usłyszeliśmy na tej sesji, jeżeli ono się pojawi, to i ta sesja pociągnie za sobą pewne konsekwencje. Oczywiście, że tak. Ja swoje zdanie wyraziłem podczas obrad sesji. Uważam, że musimy cierpliwie czekać na werdykt pani wojewody i jakieś tak naprawdę opinie, które według mnie prawne, które są tak naprawdę pobożnym zaklinaniem rzeczywistości. Też możemy wystąpić o 7, 8, 10 opinii prawnych. Ten, kto płaci, taką będzie miał opinię prawną. Tylko, że trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że przygotowanie opinii prawnej, że ta rada powinna ulec rozwiązaniu, zajmie prawnikowi 5 minut, a sprzecznej opinii to naprawdę trzeba się pogłowić. Opinia pana radcy, która była odczytana w punkcie trzecim, radcy Skielc, tak naprawdę to jest stek poważnych życzeń. No. Ja bym ją streścił w ten sposób. Prawo interpretujmy tak, jak jest dla nas wygodne. Nie, prawo się tak naprawdę interpretuje literalnie. Te przepisy nie są nieostre. Te przepisy jasno stanowią artykuł 27 i 29 ustawy o samorządzie powiatowym, jasno stanowią, co trzeba zrobić, jaki jest obowiązek, jeżeli się go nie dokonuje, jakie są konsekwencje.